Serdecznie pragnę powitać wszystkich Polaków, moi drodzy, dzisiaj ze mną dwóch potężnych Polaków też. Palion, wow. Zielony, Palion, no i jest też Marek, Król, wow. Bzyk. Król Pszczół, moi drodzy, dzisiaj kolejny most Squid Game. Subskrybujcie kanał, bo ten, kto nie subskrybuje, traci podwójnie. Rozpoczynamy materiał. Zanim jednak zaczniemy, pragnę wam przypomnieć, że nawiązałem współpracę z Enebą, gdzie z użyciem mojego kodu możecie kupić 3% taniej gry. Są tam ogólnie mega tanie gry, ostatnio tam kupiłem taką gierkę Green Hell za 2 dychy tylko, a teraz są przeceny na Black Friday, więc koniecznie wpadajcie, szybkie intro. Oczywiście wszystko jest w opisie. Rozpoczynamy materiał. Nie strącaj, dobra? Dobra. Zastanówcie się nad odpowiedzią. Dobra. Pierwsze, kto jest wyższy wyższym Polakiem? Wyższy Polak. Uj, mamy wyższy Polak. Dobra, Vito, chwila. I mamy Wojana. I Wojan jest po... Paweł, powinien znać. Paweł, czy widziałem? Nie, zacznijmy od tego, czy ktokolwiek z nas widział kiedyś Vito. Nie. Okej. Wojtek. Aaaa! Nie, tu nie działa! Nie, Marek! Dobra, co ty zrobiłeś? Pokażę to Wojtkowi, okej? Okay? Masz no. Ale ja myślałem, że to nie działa, że to normalnie idzie. Masz przyklopane u Wojana, wiesz co nie zrobi? Marek, powinieneś z samych relacji koleżeńskich wybrać Wojana. Co ty zrobiłeś, Marek? Chodź tu. Nie, co tutaj? Nie masz tutaj wstępu teraz. Za to, że zhańbiłeś plamę tego odcinka. Nie masz tutaj wstępu. Nie rób tak! Zhańbiłeś, no naprawdę, to jest bardzo przykro, wiesz, a mi jest przykro. Panowie, następne pytanie. Kto ma prywatnego jachta? O, prywatnego jachta. Kto robi flex na jacht? Dobra, chwila. Nie gadaj! Jesteście najgorsi. Ale nic nie zrobiliśmy. Nic nie zrobiliśmy. Dobra, teraz. Dobra, kto ma prywatnego jachta? No ja bym powiedział... Wydaje mi się, że ten zielony... Wydaje mi się, że Paweł. Mi się wydaje, że Paweł. Ale tu miałeś czyste buty tutaj, teraz już są brudniejsze. Ja mam pytanie. Ej, pobawmy się w coś takiego. Wskakujemy tutaj, ale bez shifta. Nikt nie może shifta kliknąć. Nie ma opcji. Ja tam jedę bez shifta. No bez shifta, no nie, nie opcji, sam się baw w takie zabawy. Sam się baw w takie zabawy, nie ma opcji. Sam się baw. Sam się baw, chłopaku. Ale... Dobra, czy... jak nie chcecie się bawić, to... Dobra, nie, dalej, co to miało być? Co to miało być? Zapnąć cię? Spokój, swoje umyślenia, chodź, dobra. Dobra. Kto ma większą łapę? Na większą łapę? To może być większy, może być starszy, nie? I po prostu może być tęższy niż ja. 30, nie. Tęższy, ja. Większa masa. Nie, no ja bym Paweł obstawił, no przecież Paweł. Paweł, ile masz łapie? Ile masz łapie, Paweł? Właśnie, ile? 45. 48, tak? Okej. Okej, no to nie, no jak 48, to odpowiedź jest oczywista! Żyje, a ty za to, że mnie uda. Nie, chciałeś to zepnąć! To było? Jesteście najgorsze! Za to, że mnie chciałeś zepnąć! Ping-pong! Ping-pong Markiem! Ej, Paweł, dawaj, robimy ping-ponga Markiem! Dawaj, Marek, pomiędzy te, dawaj! Dawaj, ping-ponga robimy! Nie! Co to za ping-pong? Dobra, no bo Paweł, bo ty miałeś od mnie! Ty miałeś, Paweł, też! Dobra, ja odbijam Paweł do ciebie, dawaj! Ja się w to nie bawię, czemu mną jest ping-pong? Musicie walić, cały czas. No, stój, przybliż się. Ping-pong Markiem, nie! Dobra, koniec, nie wychodzi. Dobra, niestety nie zagrałem w ping-ponga z Markiem. Następne. Kto z nich jest... zwyczajnie głupszy, wiesz jak jest. Jest głupszy, kto jest głupszy? No nie, no odpowiedź jest oczywista. Nie, no, kto niestety, ma tak, mniejszy tak. iloraz inteligencji, po prostu jest głupszy. Wiadomo o co chodzi. Wiadomo kogo. Oczywiście tak, odpowiedź tak, tutaj jest tylko jedna. Nie zastanawiajcie się dwa razy, panowie. Bzyku, nie? No pewnie, że bzyku, no Jezus. Nie, no chyba nie bzyku, no chyba ten zielony. Posuńcie się, kurde, bo chcę wskoczyć na Nie, Marek, naprawdę. Przecież to pytanie było tak logiczne, przecież Marek sam wie, że jesteś głupi.
Nie wiem. Dobra. Bardzo słabe jesteś w te pytania. Uwaga, uwaga. Co to jest? Która para jest wyżej w internecie? Wyżej? Ale co masz na myśli? Kurde, nie wiem. Kto wyżej mieszka? Kto wyżej mieszka? Kto wyżej na wyższym piętrze? Kto jest razem, jak połączysz dziewczynę i chłopaka, kto ma więcej wzrostu? To jest wyżej. No to tutaj ewidentnie. Na prawo. No, naprawdę. Ale tutaj jest... Nie! Ale tutaj jest jedno złe. Która para jest wyżej, ale w internecie jest dudeny. Więc trzeba skupić się na internet. Ale my się jeszcze chcieliśmy ale zastanowić, no. Nie wiem, jak to jest. Mogą być dwie odpowiedzi złe. Ulubiony kolor Wojana, o! Paweł, musisz to wiedzieć. Zielony! Jak zielony? Nie zielony, ja niemożliwe, że zielony. On lubi taki kolor jak ja. To jest na pewno tak nieprawda. Nie? No nie, Jezus. To nie jest zielony, panowie, co? No. Ja wrobiłeś Marka, wrobiłeś specjalnie Marka. Doskonale znałeś tą odpowiedź. Doskonale znałeś tą odpowiedź. Dlaczego to zrobiłeś? Jak ty się mogłeś dać nabrać, chyba wiadomo. Nie. To było smutne. Ej. Ej, pytanie na skalę sądu. Kto zniszczył więcej osób? O, co to jest? A, to jest laleczka ze Squid Game? Kurde, niszczenie osób, niszczenie osób. Ale niszczenie osób, czy niszczenie... Kogo Chris zniszczył? No nie wiem, pewnie większość youtuberów przez to, że miał dobre wyświetlenia. Jego konkurencja zniszczył. Jego konkurencja, nie? Że to Freeze. No chyba Freeze, no. Freeze. Ale ze Squid Game, ile było osób na Squid Game? Ile tam było osób? Nie no, ale pomyśl 456. Stary, pomyśl ile Freeze youtuberów prześcignął. A prawda. Ale pytanie, czy ich zniszczył, czy prześcignął? Zniszczył. Co mówimy przez... No. Laleczka ze Squid. Byłem też za... Nie, jesteś najgorszy. Aaaa, czemu znowu spadam? Marek, częściej jest pod ziemią niż na ziemi. Speedrun, o kurde, to jest zarąbiste to jest. Ej, tu się da się tak polecieć, pa. Ej, co się stało, co? Ej, bo nie widzę pytania, nie mogę się cofnąć. Czekaj. Jaka platforma jest bardziej popularna? O kurde. Tak. Panowie, co mam wybrać? Help me! Chwila. Na TikTok. Nie rób tak! TikTok, ale TikTok jest mega popularny. Ej, która platforma jest popularniejsza? YouTube! Jest! Działa! YouTube są! To jest oczywiste, no halo. Czemu tu jest deska, a tu nie ma deski? Ej, no co to miało w ogóle być, no! Koniec, chodź tu. Siupem w ogóle pierwszy raz dopiero. Jak ty mnie zrzuciłeś, to jest niemożliwe, ej co? Dobra. Kurde, ja nie znam odpowiedzi na te pytania. Zagamało mnie! Mnie też! Jestem po mojej prze... O, platforma to już znana, ale dalej. Kto nie ma wady wzroku? Wow! Ej, dobra. Dobra, chwila, Wojtek nosił okulary przecież przez jakiś czas na filmie. Właśnie. A ty, Paweł, jak tam, Paweł, twój wzrok? No właśnie, tragedia, nie widzę w ogóle na blisko. No właśnie, ty też siedzisz. No na pewno. Ja bzyko cię ledwo widzę, ja bym skończył. Ale co mają, chwila, ja mam pytanie, co mają marchewki do wzroku, Marek, proszę. No bo jak jesz marchewki, to jesteś wtedy bardziej, masz lepsze oczy po prostu. Chyba na złej szkole byłeś, że ci tak powiedzieli. Jesteś okłamywany całe życie. Dobra, wybierzmy szczerze. Marchewki, ale co jak co, marchewki naprawdę dają moc. Dobra, ja znam odpowiedź. Każdy zna odpowiedź, szanujmy się. Czekaj, co? Dobra, faktycznie, kto nie ma... Git. Kto ma wadę? Nie, no kto nie ma, pisze. Naucz się czytać. To jest smaczniejsze. Zaraz. Lody, ekipy? Ale pytanie jest bez sensu, no bo to zależy od człowieka. Gusta, ja wybieram lody, ekipy, bo mi bardziej zasmakowały. No mi szczerze, no mi też... O! Ej, to może na dwóch się będziesz żyć, w sumie? Bo to gusta. Ja też wolę. Nie ma, spadłem! Squid Game! Squid Game, jak wy zrobiliście te pytania? Co to ma być? Co jest smaczniejsze? To jest bez sensu. Czekam. Burger. Dobra, kto jest przystojniejszy? Ale zdjęcie! Nie! No co się stało? Ej, czyżby Paweł z piłką z żelków był bardziej przystojny niż namalowany Wojtek? To jest niemożliwe. Uważaj, nie skacz tak. Wyglądam jak totalny kupsko. Dobra. Uwierz w siebie, to będziesz przepiękny. Jazda! Dobra. Puf. Jak to tutaj? Yo. Jak to w ogóle? Yo! Ale ty masz tu język potężny.
Ej, tu nie miałeś, nie miałeś tutaj dużo trądziku, nie gabaj. No nie, ale ta piłka, patrz jaka. Oceniam cerę na 8 na 10. Oceniam cerę na 8 na 10. Co to jest za koszulka? Cera na 8 na 10. To jest Western London, co to jest za koszulka? O, ale to na dole, Western London, man, ale swag na koszulce. Nie mi mnie, to jest nie, no nie, bo mnie zabudowali. Najgorzej. Czekaj, Dave, już ci tepam się, Dave, tak być nie może, tutaj już. Czekaj, 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 skupienie. Skupienie. To jest przystojniejszy. Super. Kto jest przystojniejszy? O kurde, dobra, to jest ciężkie pytanie. To jest ciężkie pytanie. Wydaje mi się, że odpowiedź jest tylko jedna. Wydaje mi się, że odpowiedź jest tylko jedna i nie ma jednej. No jak jedna? No oczywiście, że jest tylko jedna. Wydaje mi się, że jest tylko jedna odpowiedź. Ej, na 3-2-1 skapujemy, co? Dobra. Nie, to co? Ej, dobra, ej, ty to zmieniłeś. No nie. Dobra, ostatnie pytanie. Która dziewczyna jest straszniejsza? Ej, dobra, czekajcie, musimy się mocno zastanowić. Laleczka Squid Game czy Hugi Wugi Poppy Playtime Kissy Missy? Powiem tak, Squid Game nie uciekniesz, jeśli spojrzysz na ciebie i zginiesz, a Kissy ale... Missy no jesteś w stanie uciec. Podejdzie, ale patrz, to jest lalka, jakbyś jej wyłączył od prądu, to już nie ma prądu. Właśnie, a Kissy Missy to trzeba, nie wiem, baterię wyjąć. No nie, ale to jest to samo, ale w sumie obydwie są na prąd, przecież to też jest na prąd, nie? Nie wiadomo w sumie, jak jest Kissy Missy zasilana, ty. No, ale Kissy Missy podobno, ale zobacz, tam w środku podobno jakieś złe osoby, tam nie wiem, jakieś uwięzione są dusze, ty. Nie wiem, ja bym miał... Dobra, gdzie skaczecie? Ja dobra. Skaczę do Kissy Missy. Do Kissy Missy, a ja chyba do Poppy Playtime. Znaczy... Ale do Poppy Playtime, dobra. Do laleczki, o! Laleczka żyje. Laleczka żyje. Laleczka żyje. Laleczka żyje. Laleczka żyje. Laleczka żyje. Kurczę. Laleczka nie jest taka straszna. Kto to wie, ale laleczka potrafi zabić. A właśnie, ale nie znamy tożsamości Kissy Missy. Może to przyjemna kobieta, a wygląda jakoś negatywnie. A wy wiecie o tym, że przecież to ten konkurs cały organizował Squid Game, dlatego Squid Game jest na ostatnim pytaniu. Zobaczcie, laleczka ze Squid Game, no jest laleczka ze Squid Game. Faktycznie. No to co? Musimy skoczyć, wygramy. Uwaga, skaczymy na 3-2-1. Skaczymy i wygrywamy? 3, 2, 1. 1!